Masz problem z nietrzymaniem moczu? A czy wiesz, że nietrzymanie moczu to problem, który dotyka nawet 25-45% kobiet w zależności od grupy wiekowej? Szacuje się, że około 2 miliony Polek doświadcza tego problemu. Nietrzymanie moczu to, jak widzisz, problem, który dotyka tak naprawdę wiele kobiet na całym świecie. Choć może wydawać się wstydliwy, warto wiedzieć, że to powszechne schorzenie, które można leczyć. W tym filmie dowiesz się, jak odzyskać pewność siebie i kontrolę nad codziennym życiem. Nietrzymanie moczu jest powszechną dolegliwością dotykającą kobiety na całym świecie, mającą wpływ na jakość życia, stającą się uciążliwym problemem nie tylko dla kobiety, ale również dla całego społeczeństwa. Nietrzymanie moczu jest ważnym, lecz często zaniedbanym problemem zdrowotnym kobiet. Kobiety doświadczają objawów nietrzymania moczu po raz pierwszy już w czasie ciąży. Zmiany fizjologiczne w czasie ciąży, takie jak wzrost ciśnienia w miednicy mniejszej czy poziomu progesteronu, a także uszkodzenia dna miednicy powodują, iż kobiety stają się bardziej podatne na pojawienie się nietrzymania moczu. Występowanie tego schorzenia w czasie ciąży jest silnym wskaźnikiem pojawienia się nietrzymania moczu w okresie poporodowym oraz w późniejszym życiu. W wielu przypadkach mobilność pacjentek, a co za tym idzie udział w ćwiczeniach czy podróżach, może być uciążliwa przez nietrzymanie moczu, gdyż wiele kobiet ma skłonność do pozostawania w domu w obawie przed wyciekiem moczu w miejscach publicznych. Nietrzymanie moczu wpływa ponadto na zaburzenia snu i występowanie infekcji dróg moczowych. Funkcje społeczne i psychologiczne również zostają w tym przypadku zaburzone poprzez nietrzymanie moczu. Wstyd i zażenowanie powodowane przez tę dolegliwość zmusza kobiety do wyboru samotnego życia, a nawet doprowadza do rozwoju depresji. Nietrzymanie moczu może przybierać różne formy, takie jak wysiłkowe nietrzymanie moczu, naglące nietrzymanie moczu, postać mieszaną, nietrzymanie moczu z przepełnienia czy nietrzymanie moczu pozazwieraczowe. Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest zdefiniowane jako bezwiedny wyciek moczu na skutek wysiłku fizycznego, np. aktywności sportowej lub kichania czy kaszlu, i jest najczęstszym typem nietrzymania moczu. Naglące nietrzymanie moczu charakteryzuje się mimowolnym, niekontrolowanym popuszczaniem moczu podczas przymusowego parcia na mocz. Przymusowe parcie na mocz jest spowodowane niestabilnością lub nadmierną pobudliwością wypieracza pęcherza moczowego. Parcie na mocz pojawia się nagle i nie jest możliwe do opanowania, a ta nagła potrzeba oddawania moczu może prowadzić do wycieku przed dotarciem do toalety. Postać mieszana nietrzymania moczu polega na kombinacji dwóch rodzajów nietrzymania moczu, wysiłkowego i naglącego. Nietrzymanie moczu z przepełnienia jest to nietrzymanie moczu spowodowane niedoczynnością mięśnia wypieracza lub przeszkodą w odpływie moczu. Nietrzymanie moczu pozazwieraczowe jest to nietrzymanie moczu spowodowane występowaniem przetok lub wad rozwojowych. Nie wszystkie pacjentki zgłaszają objawy nietrzymania moczu. Część objawów jest maskowana poprzez obniżenie narządów miednicy mniejszej. Mamy wówczas do czynienia z tak zwanym ukrytym nietrzymaniem moczu. Aż 40% kobiet z nietrzymaniem moczu przyznaje, że incydent mimowolnego oddania moczu zdarza im się przynajmniej raz w miesiącu w kłopotliwych sytuacjach, takich jak wizyta u znajomych, droga do pracy czy zakupy. Od 10 do 60% pacjentek uważa, że schorzenie to wpłynęło na zmianę ich stylu życia. Na przykład częste przesiadywanie w domu, unikanie spotkań towarzyskich w obawie przed ośmieszeniem się, spadek aktywności fizycznej i zaangażowania w sport. Około 14% chorych nietrzymanie moczu przeszkodziło w dalszym rozwoju zawodowym i karierze. Do spadku satysfakcji z seksu przyznaje się 40-50% kobiet z tym zaburzeniem, a 25% unika kontaktów z partnerem. Istnieje wiele czynników ryzyka, które mogą przyczyniać się do nietrzymania moczu, takich jak wiek, ciąża i poród, otyłość, stan zdrowia układu moczowego oraz styl życia. Aktualne wyniki badań pokazują, iż wysiłkowe nietrzymanie moczu częściej występuje u kobiet, które rodziły drogami natury, w stosunku do tych, u których wykonano elektywne cięcie cesarskie.
Według badań poród pochwowy powoduje dwukrotnie większe ryzyko występowania wysiłkowego nietrzymania moczu niż cięcie cesarskie z całkowitym wzrostem ryzyka o 8%. Wraz z wiekiem niedobory estrogenów oddziałują na syntezę włókien kolagenowych, które są główną komponentą tkanki podpierającej miednicy mniejszej. Zmiany kolagenu mogą osłabiać to podparcie dla narządów miednicy mniejszej, doprowadzając do wzrostu ryzyka występowania wysiłkowego nietrzymania moczu. Niedobory estrogenu osłabiają podporę tkankową miednicy mniejszej, powodując atrofię nabłonka cewki moczowej, rozluźniają cewkę moczową, zwiększając ryzyko wystąpienia wysiłkowego nietrzymania moczu. Kobiety często cierpiące z powodu infekcji dróg moczowych mogą mieć problemy z opróżnianiem pęcherza moczowego, uczuciem niepełnego wypróżniania się, często moczem lub zatrzymaniem moczu. Częściej występuje wówczas postać parć naglących lub nietrzymanie moczu o typie mieszanym. Niemniej jednak zauważono również pojawienie się formy wysiłkowego nietrzymania moczu w czasie infekcji dróg moczowych. Badania wykazały również, iż kobiety, które często powstrzymują się od mikcji w czasie uczucia parcia na pęcherz, znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka występowania nietrzymania moczu. Zbyt długie powstrzymywanie się od mikcji może doprowadzać do ucieczki moczu, jeśli ciśnienie śródpęcherzowe przewyższa opór cewki moczowej. Obniżenie narządów miednicy mniejszej jest silnie związane z nietrzymaniem moczu. Stwierdzono, że 60% kobiet z objawami obniżenia narządów miednicy mniejszej ma nietrzymanie moczu, a 40% kobiet z objawami nietrzymania moczu ma różne stopnie obniżenia narządów miednicy mniejszej. Wysiłkowe nietrzymanie moczu było najczęściej zgłaszane u pacjentek z defektem przedniej ściany pochwy, a nietrzymanie moczu z parć częściej u pacjentek z obniżeniem tylnej ściany pochwy. Wysiłkowe nietrzymanie moczu może być powodowane przez bardzo wiele czynników, w tym rodzaj wykonywanej pracy, palenie, BMI, dieta, liczba porodów, sposób porodu, doustna tabletka antykoncepcyjna, infekcje dróg moczowych, próby szybszego opróżniania pęcherza moczowego lub ucisk na pęcherz moczowy w czasie mikcji, czy wstrzymywanie moczu. Aby zredukować ryzyko występowania wysiłkowego nietrzymania moczu, należałoby zatem przestrzegać pewnych zasad behawioralnych, jak na przykład abstynencja alkoholowa, zbilansowana dieta, kontrola masy ciała, zdrowe nawyki żywieniowe, częsta zmiana bielizny, higiena osobista, systematyczne mikcje, brak nadmiernego parcia w czasie mikcji. Próba unikania antykoncepcji doustnej i utrzymywania tym samym fizjologicznych stężeń estrogenu i progesteronu zmniejsza ryzyko występowania wysiłkowego nietrzymania moczu. Niestety wraz z wiekiem problem narasta. Wraz z wiekiem dobory estrogenów oddziałują na syntezę włókien kolagenowych, które są główną komponentą tkanki podbierającej miednicy mniejszej. Zmiany kolagenu mogą osłabiać to podparcie dla narządów miednicy mniejszej, doprowadzając do wzrostu ryzyka występowania wysiłkowego nietrzymania moczu. Jak objąć kontrolę nad pęcherzem? Jeśli zauważysz objawy nietrzymania moczu, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem. Profesjonalna diagnoza pozwoli zrozumieć rodzaj nietrzymania moczu, przyczynę powstawania i wybrać odpowiednią terapię. Wzmocnienie mięśni miednicy. Regularne ćwiczenia mięśni na miednicy, tak zwane ćwiczenia Kegla, mogą pomóc w wzmocnieniu mięśni odpowiedzialnych za kontrolę pęcherza moczowego. Utrzymanie zdrowej wagi. Otyłość może zwiększać ryzyko nietrzymania moczu. Utrzymywanie zdrowej wagi może pomóc w zmniejszeniu obciążenia na układ moczowy. Unikanie nadmiernego spożycia kofeiny i alkoholu. Kofeina i alkohol mogą działać drażniąco na pęcherz. Redukcja ich spożycia może pomóc w zmniejszeniu objawów. Wizyta u specjalisty. Jeśli objawy są uciążliwe, lekarz może zalecić terapię, takie jak terapia behawioralna, leki lub w skrajnych przypadkach zabiegi chirurgiczne. Pomimo rozpowszechnienia problemu i negatywnego wpływu na codzienne życie kobiety, tylko 25% dorosłych kobiet poszukuje pomocy związanej z zaburzeniami mikcji. Zmienności demograficzne, otyłość, kofeina, wywiad w kierunku nietrzymania moczu, cukrzyca ciążowa mogą mieć wpływ na występowanie nietrzymania moczu już w czasie ciąży.
Pomimo iż nietrzymanie moczu może mieć szkodliwy wpływ na jakość życia i zdrowie, pacjentki z tym schorzeniem charakteryzują się niskim odsetkiem poszukiwania pomocy medycznej.